Cześć, witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja Peugeot 508 wersja GT. Pod maską mamy silnik 1.6 piórtek, benzynowy, 225 koni. W połączeniu mamy automatyczną skrzynię biegów 8-biegową. Kolor samochodu czarna perła. Auto jest z 2019 roku. Przebieg 148 tysięcy kilometrów z małym haczykiem. I tak oto prezentuje się to auto na zewnątrz. Bardzo fajnie wyposażone, ale o tym będziemy mówić dalej. A tymczasem przejdziemy sobie do pomiaru lakierniczego pojazdu. Maska i przód samochodu wykonane są z aluminium. Pozostałe elementy są stalowe. Stal oczywiście w ocynku. Oprócz klapy bagażnika i zderzaków przód tyłu, które wykonane są z tworzywa sztucznego, czyli potocznie mówiąc są plastikowe. Przejdziemy sobie teraz jeszcze do wnęk. Tak, widzicie, tutaj wszędzie jest lakier w grubościach oryginału. Tutaj śruby nieodkręcane, jedne, drugie. Lecimy dalej z pomiarem. Zobaczcie, jak tam malutko lakieru, tak ledwo co muśnięte fabrycznie, tak teraz robią samochody. To jeszcze słupek. Też nie było lakierowane. Automatycznie, jakby była to jakaś większa szkoda, maska z błotnikiem cofnęłyby się do tyłu na ten słupek tutaj. On by musiał być szpachlowany, lakierowany, a tutaj tak widzicie, jest wszystko w grubościach oryginału. Elementy plastikowe, tutaj zderzak ten cały duży, tutaj ta cała klapa, to jest wszystko plastikowe, więc tu nie dokonamy pomiaru. Przynajmniej nie tym mierniczkiem, który i tak trochę kosztuje, ale do plastiku się nie nadaje. I został nam jeszcze tutaj błotnik aluminiowy przód. Słupek przedni i wnęki jeszcze tutaj wewnątrz od strony pasażera. No, tutaj musi dobrze dolegać. To jakaś mała wniotka musiała być zrobiona.
Jak tutaj widzicie w tym fragmencie. No to już mamy oryginał. Tutaj też jest oryginał. I tutaj jeszcze, żeby wam pokazać, że drzwi też są oryginalne. I nie były lakierowane, więc najprawdopodobniej tutaj mogło dojść do czegoś takiego, że został pas. Jak ktoś wysiadał, mniej więcej tak, przyczasnął, zrobił wgniotkę i tutaj było to naprawiane. Jeszcze z tyłu. Jest taki nawet fajny profil francuskiego zakładu lakierniczo-blacharskiego. Jak oni mają jakieś takie wgniotki od otwierania, jak drzwiami uderzają na parkingu, to nie robią tego metodą PDR, czyli bezlakierowo, tylko czyszczą, szlifują minimalnie szpachli i robią w pyłkę. Takie są metody napraw za granicą. Chodzi o oszczędność czasu i koszt robocizny, no a dodatkowo też specjalistów. Jeśli chodzi o naprawy metodą PDR, no to oprócz Stanów Zjednoczonych, w Polsce, czy generalnie na Europie Wschodniej, mamy jednych z lepszych specjalistów. Jeszcze tylko zerknięcie na śruby, tak żeby zobaczyć. Tak, widzicie, nic nie było odkręcane z tej strony. Jeśli chodzi o drzwi, tutaj jeśli chodzi o drzwi przód, również nie ma śladów demontażu. Może to będzie też tak widać tutaj jakoś. Ok, i lecimy dalej. Ok, ale teraz nie o tym, lecimy sobie dalej ze sprawdzaniem. Tutaj mamy szybę oryginalną, 2018 rok produkcji. Tutaj mamy, mało widoczne jest, otworzymy sobie z tej strony. 2018 rok, szyba oryginalna. Tutaj też mamy 2018 rok, szyba oryginalna. Tutaj z tyłu mamy 2018 rok. Tutaj dokładnie szyba też jest oryginalna. Może się jakoś to uda uchwycić. Momencik, jeszcze z drugiej strony spróbujemy. Jakoś tutaj... A, to jest półka. No to musicie uwierzyć na słowo. Jak przyjedziecie po auto, to sprawdzicie sobie. To jest 18. Może się uda. O,
Teraz udało się uchwycić, tak jak widzicie, jest szyba oryginalna. Tutaj mamy już, spróbujemy od tej strony, 2018 rok produkcji. Tutaj mamy 2018 rok produkcji. Od strony pasażera przód 2018 rok produkcji, szyba oryginalna. I tutaj szyba była wymieniana 2020 rok, akustyczna. I tak oto wyglądają szyby. Sprawdzimy sobie teraz mankamenty wizualne. Jeśli chodzi o zderzak, tutaj jakieś minimalne odpryski, zarysowania po kamieniach. Tak jak widzicie, tutaj jak był pęd na autostradzie, kamienie uderzały w zderzak i ma takie minimalne odpryski. Tutaj na plastikowym elemencie również i na aluminium mikro rysy tutaj, w zasadzie nie rysy, a odpryski, wypiaskowania od kamieni. O, tutaj może uda się uchwycić, o. Takie minimalne tutaj odpryski po kamieniach. Jak odejdziemy na 60 cm od auta, to się nie rzuca w oczy. Teraz sobie przejdziemy bardzo blisko, jeśli chodzi o lakier, żeby wam pokazać, jeśli są jakieś niedoskonałości. Wgniotki zostały usunięte metodą PDR bezlakierowo, więc tutaj nie ma wgniotek. Tutaj jakaś taka jedna drobna zaprawka zrobiona. Wysokość około centymetra. Tutaj w tym miejscu dokładnie. O. Jak odejdziemy od auta na pół metra, to tego nie widać. Tutaj jakieś minimalne obicie na rancie. To też jest teraz makro z 5 cm. Jak odejdziemy na pół metra, to tego też nie widać. I lecimy dalej. Jak widzicie, tutaj struktura wygląda ładnie. Na zderzaku jakieś takie mikro zarysowania od wkładania rzeczy do bagażnika, ale to też się nie rzuca w oczy, jak odejdziemy na pół metra. To jakaś taka jedna mikrorysa na około 2 cm długa, milimetr szerokości. Jak widzicie, lakier wygląda ładnie. Jest po korekcie jednoetapowy, więc to się wszystko ładnie odbija i błyszczy. Nałożony jest wosk. No i jeśli chodzi o zewnętrzne jakieś mankamenty wizualne, to by było na tyle. To jeszcze z tej strony jakieś wypiaskowanie na zderzaku. I tak jak widzicie, auto pomimo kilku lat jest utrzymane ładnie. Tutaj jeszcze jak robiliśmy oględziny, to uciekła jedna taka drobna rysa tutaj zrobiona. W tym się nic nie będzie działo i tego też z daleka nie widać, dopiero z bliska. I to by było na tyle, jeśli chodzi o jakieś takie mankamenty wizualne. Przejdziemy teraz do sprawdzenia hamulców i opon. Jeśli chodzi o tarczę, tutaj
ładna, minimalny rancik, który jest dopuszczalny. Był dokonywany pomiar tarczy, więc nie kwalifikuje się do wymiany. Klocek jest praktycznie cały, tak jak widzicie. Więc tutaj jest wszystko jak najbardziej w porządku. Na opony nie patrzymy, bo będą wymieniane na wielosezon albo na lato, albo na zimę, jak to będzie wolał. Znaczy możemy wrzucić, teraz ta jest informacja, jeśli chodzi o opony. Lato z przodu, bieżnik około 6 mm, Goodyeary, rok produkcji 21 tydzień 2024, więc praktycznie nowa opona. Jeśli chodzi o tył, tarcza ładna, minimalny rancik też jest jak najbardziej dopuszczalny, było sprawdzane przez zakład mechaniczny, jest ok. Jeśli chodzi o klocek, no to też jest praktycznie cały, tak jak widzicie, tam spróbujemy złapać ostrość. Było to jakoś niedawno wymieniane. Jeśli chodzi o oponę, no to jest dla nas słaba, takie 3,5 mm, więc dla nas to jest do wymiany. Więc jak ktoś będzie chciał, no to właśnie do wyboru, do koloru. I przejdziemy sobie do strony prawej. Opona to samo, takie 3-3,5 mm, więc dla nas do wyrzucenia. Aczkolwiek z nowymi przepisami Unii Europejskiej to jeszcze jest do jeżdżenia. Natomiast my nie lubimy ryzyka, bo to jest najważniejszy element. Opona plus dobre hamulce. Więc nie ryzykujemy i tutaj w cenie będą nowe opony. Tutaj tarcza ładna, minimalny rancik, więc ona na kilkadziesiąt tysięcy jeszcze wytrzyma. Klocek, tak jak widzieliście z tamtej strony, jest praktycznie cały. I przejdziemy sobie tutaj do z przodu jeszcze. Minimalny rant, który jest dopuszczalny i tarcza nie kwalifikuje się do wymiany. Klocek już tutaj wrzucimy, macie cały praktycznie. I opona ładna, 6, nawet ponad 6 mm, 21 tydzień 2024. Więc reasumując, z przodu opony prawie jak nowe, z tyłu będą zakładane nowe. Jeśli chodzi o tarczę i klocki, z przodu praktycznie jest cały klocek. Tarcza może być do wymiany, ale nie musi po zjeżdżeniu tego klocka, czyli po takich 20-30 tysiącach kilometrów minimum. To dla takiego przeciętnego Polaka to jakieś 2 lata jazdy. Z tyłu tarcze, klocki, klocek praktycznie nowy. Tarcza bardzo ładna, więc do wymiany za jakieś 50-60 tysięcy. Więc macie podgląd, jak to wygląda, jeśli chodzi o stan jezdny i hamulcowy. Zerkamy teraz pod maskę. Jeśli chodzi o lampy, mamy produkcję styczeń 2019 od strony kierowcy i od strony pasażera mamy styczeń 2019. Jeśli chodzi o śruby, nie ma tutaj śladów demontażu. Jeśli chodzi o maskę, nie ma śladów demontażu. I przejdziemy sobie z drugiej strony. Na masce nie ma śladów demontażu. I na błotniku też nie ma śladów tutaj demontażu. W tych samochodach, jeśli chodzi o ustawianie czegokolwiek, jest naprawdę bardzo ciężko, to by było od razu widać. Jeśli chodzi o rzeczy, które były wymieniane, cały dekiel pokrywa zaworów z odmowy, już tutaj spróbujemy ją zdemontować. Plastikową osłonę. O, przyssała się nieźle. Już pokażemy, o co chodzi. Tutaj to całe było wymieniane. Były wymieniane świece, był wymieniany olej. Był wymieniany olej w skrzyni biegów. To wszystko, co było powymieniane, będzie opisane w poście.
Już tutaj zamykamy. Widać, że też był wymieniany akumulator. I tak oto wygląda pod maską. Będziemy teraz wskakiwać do środka i trochę powiemy o wyposażeniu. Jeśli chodzi o wyposażenie, bardzo fajnie wyposażona wersja GT. Mamy kamery 360, mamy światła full LED-owe z doświetlaniem zakrętów i adaptacyjne. Mamy lampy LED do jazdy dziennej. Wykończenie w black piano, jeśli chodzi o lusterka, listwy. Tutaj wszystkie te dookoła. Felga 19 cali. No i teraz sobie będziemy wchodzić do wnętrza pojazdu. Jeśli chodzi o wnętrze, nagłośnienie fokal. Bardzo fajne wykończenie w drewnie. Wykończenie w skórze z charakterystycznym przeszyciem. Oświetlenie ambiente. Mamy fotel elektrycznie regulowany z jednej i z drugiej strony. Mamy fotel kierowcy z pamięcią. Mamy fotele przednie z masażami. Regulacja lędźwi elektrycznie. Tempomat adaptacyjny, elektryczna klapa, utrzymanie pasa ruchu, asystent toru jazdy. Gniazda USB. I co dalej? No to już tutaj odpalamy i lecimy. I z racji tego, że mamy bezkluczykowe uruchamianie, tutaj sobie naciskamy guzik start stop. Mamy wirtualne zegary. Naciskamy hamulec i uruchamiamy samochód. Tutaj mamy pokazywanie odległości, jak ma być utrzymywana odległość od samochodu, czyli na tempomacie aktywnym. Mamy widok teraz miedziany, możemy sobie zmienić w profilach tutaj ustawienia kierowcy, już sobie wejdziemy, motywy i wrzucimy nasz ulubiony niebieski, chyba że ktoś lubi taki miedziany, to też może sobie przerzucić, dajcie znać, który lubicie widok najbardziej w profilach. Tutaj się przeładowuje i już mamy cały widok zaaplikowany, cały motyw. I sobie teraz zmienimy widok na zegarach wirtualnych na jazdę. Możemy sobie zmienić na nasz osobisty, co tam chcemy. Możemy sobie ustawić liczniki i tak dalej, i tak dalej. Jest tam też tryb osobisty i sobie ten tryb osobisty możemy modyfikować właśnie pod siebie. Ok, ustawimy sobie tryb jazdy, nasz ulubiony, i lecimy z opcjami. Tutaj mamy radio i możliwość odtwarzania oczywiście dźwięków z Bluetootha po telefonie streaming, czyli ze Spotify'a, z YouTube'a i tak dalej. Możecie sobie to odtwarzać. Co mamy więcej? USB, iPod, wideo i AUX. Mamy też oczywiście tutaj opcję sterowania przy nagłośnieniu fokal, niskie, wysokie basy, niskie tony, czyli basy. Tutaj mamy wysokie tony, to sobie można tutaj wszystko wyregulować jak chcemy. Naciskamy później OK i mamy ustawienia. Mamy też tutaj rozdział dźwięku, subwoofer i tak dalej. To sobie można tutaj wszystko ustawić jak nam się podoba. Mamy klimatyzację automatyczną dwustrefową, mamy nawigację fabryczną z możliwością jej aktualizacji, mamy ustawienia pojazdu i tutaj troszeczkę dłużej się zatrzymamy. Mamy park assist, czyli automatyczne parkowanie, automatyczne przełączanie świateł krótkie, długie, czyli lampy adaptacyjne, mamy wizualne parkowanie, czyli kamery 360, wspomaganie parkowania, czyli czujniki parkowania przód, tył. Mamy kontrolę poślizgu kół i inicjalizacja niedopompowania opon. Tutaj sobie ustawiamy ciśnienie, jak wymieniamy opony, to sobie klikamy. Ustawienia pojazdu,
parkowanie, blokowanie lusterek wstecznych, bardzo fajna opcja na zimę, te lusterka wtedy się nie składają, jak jest oblodzenie duże, no to warto z tej opcji skorzystać. Mamy dostosowanie lusterek na wstecznym, czyli automatycznie teraz jak opuścimy, jak wbijemy wsteczny, to lusterka się opuszczają automatycznie i jak damy do przodu bieg, no to one się automatycznie podnoszą i dostosowują do jazdy dla kierowcy. Co tutaj mamy dalej? Przy parkowaniu byliśmy, teraz więc idziemy do świateł. Światła towarzyszące, czyli jak długo mają się świecić światła, jak od auta odchodzimy. I to samo na powitanie, czyli jak długo się świecą światła, jak do auta idziemy. Reflektory kierunkowe, to co było mówione, doświetlanie zakrętów. I adaptacyjny układ świateł z tyłu, czyli w zależności od warunków atmosferycznych lampy się dostosowują do mgły, do opadów i tak dalej, nie trzeba nic tutaj klikać. Przechodzimy sobie do komfortu, tutaj mamy tą genialną opcję, jak ktoś mógł to wyłączyć i nie korzystać. Oświetlenie ambiente, czyli tutaj całe to wszystko jest fajnie podświetlane, może się uda jakoś teraz Wam to zademonstrować, co prawda jest jeszcze widno. Ale tak jak widzicie, tutaj wszędzie jest podświetlenie. Tutaj przy kubkach, tutaj przy listwie, tutaj przy drzwiach, tutaj przy drzwiach. No tak, tutaj na obrazku. Ok, odryglowanie tylko drzwi kierowcy. Odryglowanie tylko bagażnika. Tylna klapa z napędem, czyli elektryczna, albo na pilota, albo na guzik na klapie i tutaj otwieranie gestem nogą. Robimy sobie pyk, pyk, ruch nogą i nam się klapa otwiera. I można tak samo zamknąć. Ok, co mamy dalej? Z bezpieczeństwa. System aktywnego hamowania, ustawienie odległości alarmu, kiedy auto ma nas ostrzegać o tym, że jest możliwa kolizja i jeśli nie zareagujemy dwa razy, mamy najpierw ostrzeżenie pierwsze pomarańczowe, drugie mamy czerwone. Jeśli nie zahamujemy, no to wtedy auto hamuje za nas, aby uniknąć kolizji. Tylko wiecie, to jest elektronika, czasem potrafi być ślisko, deszcz, śnieg, inne warunki, więc tutaj nie ufajcie do końca temu. To jest tylko, można powiedzieć, algorytm sztucznej inteligencji, która teoretycznie powinna myśleć za kierowcę. Ok, wyświetlanie zalecanej prędkości. Tutaj mamy kamerę, która sczytuje znak i wyświetla się tutaj prędkość. Tutaj następnie mamy alarm nieuwagi kierowcy, czyli automatycznie jak auto wykryje, że jesteśmy zmęczeni, pora na kawę, to nas o tym poinformuje. Rozpoznawanie znaków drogowych, czyli oprócz tego, że kamera sczytuje prędkości, to sczytywane są też znaki zakaz wjazdu, zakaz wyprzedzania, stop i tak dalej. To też tutaj na tym wyświetlaczu się wtedy wyświetla. I monitorowanie martwych pól, to chyba nie było mówione przy prezentacji na zewnątrz. Mamy w lusterkach martwe pole widzenia, czyli tutaj w lusterku jest taka dioda pomarańczowa, już tutaj otworzymy. O, i tu jest taka dioda, która się świeci na pomarańczowo i tutaj mamy przykład. Informuje nas o tym, że nie zmieniamy pasa ruchu, bo będzie kolizja z jednej i z drugiej strony. Tam też jest taka dioda. Co jest warto zauważyć, zobaczcie, tutaj lusterko jest przyciemniane, ono jest fotochromatyczne, to jest zarezerwowane dla klasy premium. Więc możecie to znaleźć w Mercedesach, w Audi i to z segmentu tak naprawdę wyżej. Oczywiście czasami z tego samego segmentu, co pochodzi 508 była, ale naprawdę bardzo, bardzo rzadko. Tej wersji GT jest to mega często spotykane. Fajna opcja, bo się ściemnia lusterko tak samo jak i to tutaj, więc nas nikt nie oślepia swoimi światłami. Lecimy dalej. Co tu mamy? Telefon, to co było mówione, streaming audio, czyli Spotify, YouTube, możliwość odsłuchiwania na głośnikach Focala i oczywiście zestaw głośnu mówiący i to co lubicie najbardziej, Apple CarPlay,
Android Auto, czyli przerzucanie tutaj Google Maps, Netflixa, YouTube'a, Disney'a, jest możliwość odblokowania podczas jazdy standardowo, to jest wszystko zblokowane, żeby nie rozpraszać kierowcy, ale tutaj ten człowiek, który będzie siedział, ma możliwość oglądania podczas jazdy, jeśli to odblokujemy albo software'owo, albo hardware'owo. Jeśli wasz telefon obsługuje Mirror Link, to też możecie sobie tutaj przerzucić, zduplikować ekran, czyli sklonować, powielić, i aplikacje MyPerrot, które umożliwiają śledzenie, gdzie się znajduje auto, co się z nim dzieje, jakieś statystyki tutaj są wszystkie zbierane, jest możliwość tego zrobienia. Mamy profile kierowcy, mamy te motywy, to co było mówione, możliwość sobie tej wybierania układu deski rozdzielczej osobistej, no tej opcji jest naprawdę sporo. Mamy podgrzewanie tej foteli z przodu, pasażer, kierowca. Bardzo fajnie pod ręką jest start-stop, wyłączanie. Tutaj mamy recyrkulację, przepraszam, tutaj jest recyrkulacja obiegu powietrza, a tutaj mamy szybkie odmrażanie szyby czołowej. Tutaj mamy elektrycznie podgrzewane lusterka i szybę tylną, wyłączanie, włączanie klimatyzacji. Mamy tryby jazdy tutaj do wyboru i do koloru. Zobaczcie, włączamy sport i nam się zmienia tutaj informacja o tym, że jesteśmy na sporcie, i zmienia nam się tutaj tryb pracy biegów na S. Mamy tryb ręczny, mamy tryb normalny, komfort, eko, tych trybów jest sporo. I przejdziemy sobie teraz na tryb normalny. Mamy elektryczny hamulec ręczny, czyli pomocniczy. Mamy 8-biegową skrzynię biegów, to co było mówione. Wszędzie tutaj wykończenie jest w drewnie, naprawdę na fajny standard, wysoki standard. Tutaj to wszystko jest naturalne, chropowate, jak to ma do siebie drewno, oczywiście lakierowane. Co jeszcze? Tutaj Alcantara z fotelami sportowymi. Tutaj jest możliwość wysuwania, regulowania. Tutaj też jest opcja masażu. Sobie przytrzymujemy guzik na fotelu. I mamy do wyboru różne tryby masażu na kierowcy i na pasażerze, w zasadzie na fotelu dla kierowcy i dla pasażera, oraz ich siłę. Co mamy więcej? Przejdziemy sobie do tyłu, żeby wam pokazać, jak to wygląda z tyłu. Aha, jeszcze jedna rzecz, tutaj mamy system SOS satelitarny plus concierge. SOS concierge to jest połączenie automatyczne, nie trzeba mieć telefonu. Jeszcze taka fajna rzecz, zobaczcie, że nie trzeba nic naciskać, tylko wystarczy przejechać i nam się podświetlanie LED-owe załącza i wyłącza. Tutaj mamy jeszcze dach panoramiczny z możliwością otwierania, zasłaniania arlety. Teraz jak sobie dojedzie dach do końca, to mamy możliwość otwarcia panoramy. Zobaczcie, jaka pogoda piękna. Można się polansować, jak to mówi młodzież, po mieście. I zamykamy dach panoramiczny i idziemy do tyłu zerknąć, jak to auto wygląda z tyłu. A jeszcze jedna rzecz, to chyba też umknęło, manetki zmiany biegów. I idziemy do tyłu. A on się teraz o kluczyk upomniał, bo kluczyk jest oczywiście w kieszeni. I tak oto tutaj wygląda teraz pojazd z tylnej kanapy. Tutaj dodatkowo jeszcze mamy gniazda USB z możliwością ładowania telefonu. I co nam pozostało? No, pozostało nam zerknąć do klapy bagażnika, więc tam idziemy. Ok, zasymulujemy sobie zakupy, więc tutaj zamykamy auto. No i idziemy sobie z jednego bądź drugiego sklepu. Mamy ręce pełne zakupów, jak widać.
No i kluczyk mamy w kieszeni, o czym też była informacja, bo jak wyszliśmy z auta, to pikało, że kluczyk jest poza autem, bo był w kieszeni. No i sobie tutaj teraz machamy nogą. Trzeba sobie trafić odpowiednio, o, i nam się otwiera klapa bagażnika. Możemy to oczywiście zrobić z pilota. Te rzeczy, które były wymieniane, to będzie wszystko w poście opisane. Tutaj mamy koło zapasowe, dojazdowe, to jest subwoofer. No i jak chcemy teraz wejść do auta, no to możemy sobie albo klapę tutaj zamknąć w ten sposób guzikiem, możemy sobie zamknąć z pilota, albo możemy sobie machnąć nogą i nam się klapa też zamyka. I tak oto wygląda ten system w tym samochodzie. Dajcie znać, czy Wam się takie auto podoba. Prosimy o udostępnianie, bo może ktoś znajomy szuka takiego auta, a nie wie, że takie posiadamy w ofercie. Liczymy na Wasze komentarze, jeśli chodzi o widok motywów, jaki kolor preferujecie. No i do następnego samochodu, do następnej prezentacji pozdrawiamy ekipa Trailux.